kredyt na start najpewniej pod koniec roku, ale wyścig klientów już trwa. Z miesiąca na miesiąc liczba rezerwacji u deweloperów wzrosła o ponad połowę. Codziennie w największych polskich miastach kupujące zaklepują w sumie około 140 mieszkań. Reporter Radia Z Michał Makowski sprawdził, czy wystrzeliły już ceny. Nowe mieszkania ciągle drożeją, ale nie widać gwałtownego wzrostu wywołanego zapowiedzią dopłat do kredytów. Wcześniejszy program Bezpieczny Kredyt 2% drastycznie wpłynął na rynek i klienci o tym pamiętają, mówi Katarzyna Kuniewicz, ekspertka Otodom Analytics. Wzrost cen przyspieszył. Jeżeli do tej pory kwartalnie ceny rosły o 3%, to dosłownie w trzecim kwartale rosły dwukrotnie szybciej. Deweloperzy tłumaczą obecne wzrosty cen wyższymi kosztami pracy i materiałów, chociaż na każdym mieszkaniu mają po kilkanaście procent zysku. Michał Makowski, Radio Z. We Wrocławiu za metr nowego mieszkania trzeba zapłacić średnio 14,5 tysiąca złotych, w Warszawie 18,5. W dniu przerwy w procesie karnym Donald Trump spotkał się w Nowym Jorku z prezydentem Andrzejem Dudą. Rozmawiali w mieszkaniu byłego amerykańskiego prezydenta podczas prywatnej kolacji. To mój przyjaciel, mówił Trump o Dudzie. Polacy go kochają naprawdę, a to nie jest łatwe. Wykonuje fantastyczną pracę, jest moim przyjacielem. Mieliśmy razem świetne 4 lata. Amerykańskie media podejrzewają, że podczas tego spotkania polski prezydent mógł próbować złagodzić stanowisko Trumpa w sprawie pomocy dla Ukrainy. Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik mogą dziś usłyszeć zarzuty w warszawskiej prokuraturze. W grudniu zeszłego roku, już po prawomocnym wyroku w ich sprawie, poszli do Sejmu głosować. Prokuratura wszczęła dochodzenie w sprawie niestosowania się do zakazu pełnienia stanowisk publicznych. Stąd możliwe zarzuty. Działacze PiSu mówią, że to zemsta polityczna rządzących. Kontrolerzy NIK-u wchodzą do Orlenu. Jak ustalił dziennikarz śledczy Radia Z Mariusz Gierszewski, mają badać kwestię bezpieczeństwa paliwowego. W lutym był raport NIK-u o bezpieczeństwie w sektorze naftowym, ale powstał bez dostępu do materiałów koncernu, bo spółka zarządzana wówczas przez Obajtka nie wpuściła kontrolerów. Polacy nie kupią już małpki czy półlitrowej butelki wódki na stacjach benzynowych, jeśli w życie wejdzie pomysł resortu zdrowia. Minister Izabela Leszczyna ujawniła w Radiu Z, że jest propozycja wprowadzenia w tych miejscach zakazu sprzedaży napojów alkoholowych, ale na razie jest na etapie analiz. Tak czy nie? Jasnych odpowiedzi oczekuje Bogdan Rymanowski. Zapraszamy na rozmowę z naszym gościem. Dzień dobry, dzień dobry. Zostanie to z panem do końca życia i poseł Prawa i Sprawiedliwości. Na początek krótka piłka, tak czy nie? Czy spotkanie Andrzeja Dudy z Donaldem Trumpem służy polskim interesom? Tak, zdecydowanie tak. Tak odpowiada nasz gość. Czekamy na państwa opinię. Zapraszam na radioz.pl. A dlaczego? Ponieważ jest to człowiek, który odgrywa niezwykle ważną rolę w polityce amerykańskiej. Pamiętajmy o tym, że republikanie są kluczowi, jeżeli chodzi o decyzje w kongresie. W związku z tym chociażby wpływ pośredni byłego prezydenta Stanów Zjednoczonych na swoich kolegów w kongresie jest ważny, a być może też przyszłego prezydenta USA, bo tego nie wiemy oczywiście. Zarówno z prezydentem Bidenem, jak i z prezydentem Trumpem mieliśmy dobre relacje, więc warto je utrzymywać. Donald Tusk mówi, że wolałby, aby żaden polski polityk nie ingerował w amerykańską kampanię. Minister Nitras mówi, że to może być potraktowane jako afront przez obecną administrację Białego Domu. Znaczy to, nie wiem, czy to rodzaj samokrytyki ze strony Donalda Tuska po poparciu wielu polityków europejskich, gdy on startował na premiera Polski, w sensie gdy Platforma Obywatelska startowała, bo wtedy się liczne poparcia udzielały. Nawet pamiętam, jak przewodnicząca von der Leyen mówiła o tym, że będzie jej miło, czy tam parafrazuję w tej chwili to, ale że będzie się cieszyła, jak wróci tu jako premier Polski, prawda? To była ingerencja w takim razie wtedy w wybory, czy nie? No pewnie jakaś była, w tym sensie, że pokazywała, wskazywała politykom tutaj w Polsce, że być może pieniądze unijne będą zawieszone. W przypadku prezydenta Polski no takich narzędzi nie ma, więc o ingerencji tego typu mówić nie można. Czyli Biden nie przejmie się tą kolacją z Trumpem? No, nie wydaje mi się, żeby tutaj to był jakiś afront wobec prezydenta, aktualnego prezydenta Stanów Zjednoczonych. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, że no, o tym, kto zostanie prezydentem, decydują obywatele Stanów Zjednoczonych. Pan prezydent Andrzej Duda nie ma obywatelstwa USA. A po co Trumpowi spotkanie z Dudą? Myślę, że no to jest przede wszystkim osoba, która chce wiedzieć też, co się dzieje aktualnie też w Europie Środkowo-Wschodniej. No, naturalne jest, że czym innym jest otrzymywać różnego rodzaju depesze, informacje, podsumowania, raporty, a co innego jednak spotkać się z przywódcami krajów Europy Środkowo-Wschodniej, żeby porozmawiać o rzeczywistej sytuacji. I z naszego punktu widzenia jest to o tyle korzystne, że no jednak Donald Trump czy niektórzy przedstawiciele republikanów, mam wrażenie, nie do końca zdają sobie sprawę z sytuacji w Europie Środkowo-Wschodniej i być może
niektórzy z nich przynajmniej lekceważą zagrożenia, które są na tym obszarze, więc warto o tych zagrożeniach wprost mówić. Słyszeliśmy w wiadomościach Radia Z, że Donald Trump był bardzo wylewny, mówił o Andrzeju Dudzie jako swoim przyjacielu. Czy dla Polski lepsze byłoby zwycięstwo Trumpa czy Bidena? Nie jestem w stanie tego ocenić. Naprawdę, nie jestem w stanie tego ocenić, ponieważ takie, że tak powiem, wrzucanie do szablonu jednego czy drugiego pana mogłoby, że tak powiem, później w rzeczywistości pokazać co innego. I w tym sensie pozytywnie zaskoczył nas na przykład prezydent Stanów Zjednoczonych aktualny, pan prezydent Biden, bo myślę, że to, jak zareagował na sytuację związaną z atakiem Rosji na Ukrainę, było bardzo dobre, a część polityków obawiała się, że ta reakcja będzie bardziej stosowana. Donald Tusk znalazł się w pierwszej setce tygodnika Time, jeśli chodzi o najbardziej wpływowych ludzi na świecie. Pogratuluję pan premierowi. Pogratulowałbym, gdyby jednocześnie znalazł się w top, niech będzie 10 najbardziej skutecznych polskich polityków w realizowaniu obietnic wyborczych. Czyli jednak zazdrość. Tak, zazdroszczę tego, że jest w tym rankingu, a jednocześnie nie jest w rankingu top 10 najbardziej skutecznych. A Mateusz Morawiecki był kiedyś w takim rankingu? Nie wiem, czy był, być może nie był. Natomiast szczerze mówiąc, myślę, że obywatele, że tak powiem, nic z tego nie mają, że ktoś jest w rankingu, tylko raczej z tego, czy ktoś rzeczywiście coś robi. Bo takich rankingów... No, zupełnie coś innego słyszymy z ust obecnej polityków obecnej władzy. Gdyby nie Donald Tusk, nie mielibyśmy pieniędzy na KPO. Nie przeszedłby ten gigantyczny przelew na polskie konto. Gdyby nie negocjacje, które zatwierdziły ten budżet, kilka lat, w 2020 roku bodajże to było, to nie byłoby tych środków. Wtedy one były negocjowane. Czyli to jest wasz sukces. Chociaż przegraliście wybory. Przegraliśmy wybory, ponieważ... Może przez to, że pieniądze nie przyszły. Myślę, że to był jeden z powodów, dla których niektórzy byli bardziej krytyczni wobec naszej władzy. Natomiast to wynikało z określonych też układów politycznych w Unii Europejskiej. Unii Europejskiej, Brukseli zależało na tym, aby władza w Polsce zmieniła się, dlatego żeby zaakceptować pakiet migracyjny, dyrektywę budynkową, wiele innych rzeczy, które spowodują wyższe koszty w Polsce, a na których niektórych zarobią zachodnie kraje. Na dzisiaj i Mariusz Kamiński, Maciej Wąsik zostali wezwani do prokuratury w związku z ich nielegalnym udziałem jako byłych posłów w głosowaniach w Sejmie. Złamali prawo? Nie złamali prawa, ponieważ są nadal posłami. To jest stwierdzenie Sądu Najwyższego, który uchylił decyzję marszałka Sejmu w zakresie wygaśnięcia mandatów poselskich. Rządząca koalicja powołuje się na zupełnie inny werdykt tego samego sądu, tylko innej izby. Tylko, że nawet jeżeli obaj by się powoływali, nie są posłami, to warto spojrzeć do ustawy, która izba jest właściwa do rozstrzygania takich spraw. A jeżeli nadal uznać, że ta druga izba rzekomo miałaby takie prawo, to pamiętajmy, że w sprawie Macieja Wąsika druga izba nie orzekała. No dobrze, uważa pan, że są prześladowani? Uważam, że w sposób bezprawny są pozbawiani możliwości sprawowania mandatu poselskiego. A druga sprawa, jeżeli ktoś teraz postępowanie prokuratorskie w tym zakresie toczy, to w takim razie pytam, czy wobec marszałka Sejmu będzie toczone za to, że pozwolił wejść na teren Sejmu nieuprawnionym osobom, że jak rozumiem, wtedy chyba maszynki do głosowania nadal działały, legitymacje poselskie. No to jak to, marszałek nie dopełnił obowiązków, szef kancelarii Sejmu nie dopełnił obowiązków w zakresie wstrzymania możliwości głosowania? No to zadajmy sobie pytanie, no konsekwentnie A i B w takim Czyli razie. Czyli sądzi pan, że prokuratura powinna wezwać też pana marszałka Hołownię? Jeżeli oni uznają, że w sposób nielegalny działali posłowie Kamiński i Wąsik, to idąc tym tokiem rozumowania, marszałek Sejmu oraz szef kancelarii Sejmu nie dopełnili obowiązku i też złamali przepisy prawa. To może jeszcze szef Straży Marszałkowskiej, że nie, ich puścił. Nie, to akurat o tym, kto jest posłem w sensie formalnym w rejestrze decyduje marszałek Sejmu i szef kancelarii w sensie technicznym. No dobrze, czy obaj panowie, i pan Kamiński, i pan Wąsik powinni być lokomotywami PiSu w wyborach do Parlamentu Europejskiego? To już będzie decyzja lada moment, nie uprzedzam tego, nie wiem. Lada moment, czyli kiedy? Do 1 maja? Do 1 maja jest decyzja co do rejestracji list. Myślę, że faktycznie te decyzje będą gdzieś pewnie 27, 28, coś takiego. Czyli na dniach. No tak, właściwie tak. Właściwie w ciągu tygodnia. Ale pana zdaniem Kamiński i Wąsik sprawią, że dostaniecie więcej głosów? Bo na przykład pan minister, były minister rolnictwa Ardanowski uważa, że lansowanie obu tych panów szkodzi PiS-owi. Ja nie mam tutaj jednoznacznej opinii. Wiem jednoznacznie, że obaj panowie zostali skrzywdzeni, jeżeli chodzi o kwestie związane z mandatami poselskimi i wygaśnięciem ich. Natomiast nie mam przekonania, że to nam zaszkodzi.
Czy pomoże? Nie wiem. Panowie są rozpoznawalni. Wiele osób wie, jak walczyli z korupcją. W związku z tym uważam, że w wielu obszarach nasz elektorat zostanie zmobilizowany dzięki temu. Natomiast oczywiście druga strona będzie wykorzystywała tego typu sytuacje do ataku na nas i w tym sensie to są nieprzewidywalne rzeczy, ale nie widzę przeszkód, żeby panowie się, znaczy nie widzę przesłanek, żeby się nie znaleźli na listach. A Jacek Kurski na listach Prawa i Sprawiedliwości to dobry pomysł? Ale proszę patrzeć mi w oczy. Panie redaktorze, ja powiem w ten sposób. Bo pan jednak tym wzrokiem tak, gdzieś tak, bo dużo myślę dużo w tym momencie. Dużo myślę, to jest trudne pytanie. Wiele różnych rzeczy trzeba przeanalizować w tym czasie. To będzie decyzja kierownictwa politycznego. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł, decyzja Komitetu Politycznego. Czyli byłoby to pana zdaniem, tak mniemam, obciążenie dla partii. Nie wiem, czy obciążenie, panie redaktorze, nie wiem. Nie czuję, żeby to było wzmocnienie, czy obciążenie, tego nie wiem. To, co robił Kurski w TVP, to była kula o nogi dla PiSu. Mówił niedawno w Polsacie pański były szef Mateusz Morawiecki. Pan się z nim zgadza? Uważam, że TVP nie funkcjonowało w taki sposób, jaki powinno. I to jest moje zdanie, nie od dzisiaj. Natomiast oczywiście no, każdy ma swoją wrażliwość, czy to w taki, czy inny sposób powinno funkcjonować. Rozumiem też kwestie związane z jakąś równowagą na rynku medialnym co do pluralizmu medialnego. I w tym sensie TVP odgrywało ważną rolę. Natomiast co do formy, ja bym zdecydowanie ją inaczej widział. Czyli start Jacka, ewentualny start Jacka Kurskiego w wyborach do Parlamentu Europejskiego z listy PiSu, to będzie kula u nogi PiSu? Panie redaktorze, nie wyciągnie pan dzisiaj ze mnie z tego cytatu, natomiast nie czuję, żeby to było wsparcie. To teraz krótka piłka, musi pan odpowiedzieć, bo takie są zasady gry, tak albo nie. Morawiecki to najlepszy kandydat PiSu na prezydenta, tak czy nie? Nie wiem tego, panie Słucha redaktorze. Słucha tego premier, wiem, być ja może, wiem, Morawiecki. Ale... Gdzie jest pańska lojalność? Z aktualnych, ja nie wiem, kto będzie kandydował. W związku z tym ja uważam, że to jest najlepszy premier w tym sensie w ostatnich latach funkcjonujący. Były rzecznik tutaj. Rządu nie wie, natomiast, czy to jest najlepszy kandydat. Natomiast, bardzo ciekawe. No, panie redaktorze, tak, bo to musi obóz polityczny o tym zdecydować szerzej. Ja bym widział, może inaczej, ja bym widział Mateusza Morawieckiego jako kandydata na prezydenta Polski, natomiast nie znam innych potencjalnych kandydatur, jeżeli chodzi o nasz obóz polityczny. To teraz już tak albo nie. Precz z alkoholem na stacjach benzynowych, tak czy nie? Nie, w sensie nie wprowadzać zakazu. Jako były rzecznik rządu umieram z nudy, tak czy nie? W sumie to tak. W sensie tak. W sensie w porównaniu do tego, co było... W formie. Tak. Znaczy skala obowiązków i zadań jest nieporównywalna. Ja mam nadzieję, że państwo nie umierają z nudy w czasie tej rozmowy. Mamy już odpowiedź na pytanie, czy spotkanie Andrzeja Dudy z Donaldem Trumpem służy polskim interesom? Tak. Czyli tak jak nasz gość odpowiedziało, tylko 30% uczestników sądy. Na ten moment 70% odpowiedziało nie. Przechodzimy do internetu na radioz.pl, Facebooka, YouTube'a. Zapraszam. To jest gość Radia Z. No jednak ludzie nie wierzą w to, że Andrzej Duda przekona Donalda Trumpa, tak mi się wydaje, do tego, żeby na przykład wsparł Ukrainę potężnym pakietem pomocy. Ale nawet jeżeli nie wierzę w to, czy wierzę, to już jest dwuznaczne, to już nie jest takie ważne, to i tak powinienem podjąć próbę. Znaczy to jest, wie pan, oczywiście nie przekona się tych, których się nie próbuje przekonać, to jest prosta rzecz. I dlatego uważam, że przy okazji wizyty w Stanach Zjednoczonych ta rozmowa jest ważna, bo daje inną perspektywę. Ja wielokrotnie widziałem różnych polityków europejskich, którzy zamykali się w swojej bańce, jeżeli chodzi o poglądy na przykład na Rosję, to przed wybuchem wojny, zarówno prezydent Macron, bo uczestniczyłem w tych rozmowach, jak i kanclerz Scholz, a wcześniej kanclerz Merkel, oni wszyscy wierzyli, że Rosja nie dokona ataku na Ukrainę. Pamiętam to w listopadzie jeszcze, to był listopad, tak, listopad 2021 roku, gdy byliśmy w Pałacu Elizejskim i rozmawialiśmy z Macronem i też przekonywaliśmy i nie wierzył wtedy, że to jest możliwe, pomimo danych wywiadowczych, które były pokazywane, później się przekonał, że to jednak prawda. Czyli sądzi pan, że te 2,5 godziny kolacji Andrzeja Dudy z Donaldem Trumpem mogą zasadniczo zmienić myślenie amerykańskiego prezydenta, który jednak, no, mówiąc tak ogólnie, kieruje się takim podejściem izolacjonistycznym? Zasadniczo nie zmieni podejścia Stanów Zjednoczonych jako takich, jeżeli byłby prezydentem Stanów Zjednoczonych ponownie. Natomiast też patrzmy na interesy samych Stanów Zjednoczonych. To nie jest tak, że Stany Zjednoczone są takim, nie wiem, altruistycznym państwem, które po prostu jest światowym tutaj, nie wiem,
jakby światowym strażnikiem pokoju, prawda, i dlatego uczestniczą w niektórych działaniach obronnych. Uczestniczą w nich również, bo mają w tym interes, rozumiany jako spokój oczywiście w poszczególnych regionach. Czyli i trzeba ten interes pokazywać. Tak, Duda powinien rozmawiać z Trumpem. Panie prezydencie, to jest pański interes. To jest pański interes, ponieważ na terenie Polski są amerykańskie fabryki, ponieważ na terenie Europy Środkowo-Wschodniej macie gigantyczny biznes i jeżeli Rosja przedrze się przez Ukrainę, to wasz biznes będzie zagrożony, wasze dolary będą zagrożone. I to trzeba uświadamiać też amerykańskim politykom, tym, którzy nawet są krytyczni wobec tego, żeby takiej pomocy udzielać. A wracając do wyborów do Parlamentu Europejskiego, na ile mandatów liczycie? Dzisiaj macie 20 chyba 7. To już nie jest do powtórzenia. To akurat przy aktualnym poparciu oczywiście nie będzie łatwe. Myślę, że realne jest około 20 mandatów, że to jest taka pula, którą można powalczyć rzeczywiście. Mandat mniej, dwa mandaty mniej to byłaby porażka. Nie byłaby to porażka. Uważam, że przede wszystkim tu nie w mandatach trzeba w tej chwili na to patrzeć, tylko w procentowym poparciu, bo ono jest jakimś barometrem tego, w jaki sposób społeczeństwo podchodzi do naszej partii politycznej. Jeżeli nasze poparcie do Parlamentu Europejskiego będzie wyższe niż w wyborach do Sejmu i wyborach do samorządu terytorialnego, to uważam, że to już samo sobie będzie sukcesem, bo pokazuje tendencję. A pamiętajmy o tym, że co do zasady zwycięskie partie polityczne po wyborach do, po tworzeniu rządu zyskiwały w sondażach, a tu się okazuje, że jednak ta reguła, która dosyć jest powtarzalna, nie zadziałała. Czyli czy nie przesadziliście trochę z korkami od szampana, jeśli chodzi o reakcję na pierwszą turę wyborów? Mam wrażenie, że większość polityków PiSu myśli sobie tak, wspaniale, pierwsze miejsce znowu, nic nie trzeba zmieniać. Tak to wygląda? I tak i nie. To znaczy uważam, że reakcja była dobra, dlatego że Donald Tusk twierdził, że już nawet na Podkarpaciu Platforma Obywatelska będzie rządzić i trzeba było pokazać, że to zwycięstwo jest realne, rzeczywiste, że pokonaliśmy Platformę Obywatelską. Ale, i tu jakby stawiam bardzo ważny znak zapytania, nie możemy wyciągać z tego wniosku, że wszystko jest świetnie, że, że nasza partia nie powinna się nadal zmieniać i analizować tego, co robić, ponieważ nadal to poparcie na tym poziomie nie gwarantowałoby nam możliwości rządzenia w Polsce. A jaka powinna być kampania? Jaka będzie kampania PiSu? Ostra, łagodna? Ja uważam, że powinna się skupiać wokół kilku tematów związanych ze sprawami europejskimi, głównie tych, które dotyczą zwiększania kosztów życia obywateli przez regulacje unijne. Mówię tutaj o Zielonym Ładzie, dyrektywie budynkowej, chociażby takich rzeczach jak przyjęta ostatnio jakaś definicja nowa mrożenia łososia, która powoduje, że u mnie na Pomorzu około 2000 miejsc pracy jest zagrożonych, bo ktoś sobie wymyślił, że w innej temperaturze należy przerabiać łososia. Tego typu rzeczy, które są absurdami Unii Europejskiej, które należy pokazywać, a które obecna władza ignoruje, bo jest ustawiona w rządku, ładnie tam głosuje jak trzeba z biurokratami. Ostatnio europosłowie Platformy i PSL-u głosowali przeciwko paktowi imigracyjnemu. Wraz ze zbliżającymi się wyborami takich twardych głosowań myślę, że będzie bardzo wiele. Szkoda, że przez kilka lat nie dbali o to, aby do tych głosowań nie dochodziło, bo Mógłbym zacytować Patryka Jakiego, znakomicie panu znanego polityka suwerennej Polski, który równie krytycznie mówił o tym, jak zachowywał się premier Morawiecki w sprawie Zielonego Ładu. Różnica jest taka, że w Radzie Europejskiej nie ma weta w tym zakresie. W Radzie Unii Europejskiej jest większość kwalifikowana, a w Parlamencie Europejskim rządzi Europejska Partia Ludowa, której przewodniczącym był Donald Tusk i której z ramienia szefem Rady Europejskiej był Donald Tusk, a pakiet migracyjny był promowany przez Donalda Tuska. Jakoś pańskie wyjaśnienia nie satysfakcjonują pana posła Jakiego. A myślę, że już satysfakcjonują. Już dogadaliście się? Mieliście spotkanie ze sobą? A widzi pan jakieś, nie wiem, wymiany zdań negatywne w ostatnim czasie? No nie, ale kto was uciszył? Nie uciszył. Właśnie prezes Kaczyński was uciszył? Nie, wezwał was na dywanik? Panie redaktorze, rzeczniku, panie ministrze, panie pośle, zamknijcie buzię? Czasami był taki w polityce tekst? Jest tak, że trzeba po prostu ochłonąć i tak się właśnie stało. Czyli teraz na temat europosła Jakiego tylko dobrze. Nie, tego nie powiedziałem. Natomiast chodzi o to, że jest coś ważniejszego niż czasami takie utarczki, które były widoczne jakiś czas temu. A ważniejsze jest w tej chwili, żebyśmy wygrali wybory i żebyśmy mogli docelowo rządzić Polską i Donalda Tuska odsunąć od władzy. Czy to, że PiS wygrał procentowo te wybory do sejmików wojewódzkich, położyło kres myślom o nowej partii Mateusza Morawieckiego? Nie położyło kresu myśli, bo takich myśli nie było. W związku z tym, wie pan, to niech to pan ciekawe, dziennikarze sobie to wszystko wymyślili. No akurat przyzna pan, lepiej wie ode mnie pan, jak dziennikarze potrafią z sufitu ściągnąć niektóre tematy, albo kolega koledze powiedział, no więc A można wie pan, powiedzieć, że mówi się. Polityk Prawa i Sprawiedliwości,
No, możliwe całkiem, mówił że o tym, że Mateusz Morawiecki zbiera posłów w Sejmie. No zbiera szable, liczy szable i być może po wyborach, to jeszcze było przed wyborami, powstanie nowa partia. Czyli takich pomysłów już nie ma, już pan premier nie zbiera szabel. Nie było nawet takich pomysłów, zacznijmy od tego. Ja się nie dam wciągnąć w stwierdzenie, że coś było, bo nie było. Dlatego, że uważamy, że obóz Zjednoczonej Prawicy jest jedyną możliwością po prostu funkcjonowania skutecznego w polityce, jeżeli chcemy ponownie rządzić w Polsce. Alternatywnym kandydatem wobec Mateusza Morawieckiego na prezydenta Polski z PiS-u byłby? Mogłaby być Beata Szydło? No, była premier, oczywiście jest też jednym z naturalnych kandydatów, jeżeli by chciała startować, tak? Doświadczeni politycy. Myślę, że raczej to powinny być osoby, które pełniły już jakieś funkcje rządowe, ministerialne, no, z jakimś doświadczeniem. Przemysław Czarnek? No, Przemysław Czarnek też był ministrem, ale Przemek myślę, że jest od zagrzewania naszego takiego zdecydowanego elektoratu w środku trochę ciężej pewnie byłoby szukać mu poparcia. Elżbieta Witek? No, to jest na pewno osoba też, która szerzej na pewno oddziaływuje politycznie niż tylko na elektorat Prawa i Sprawiedliwości. Tobiasz Boheński? No, Tobiasz w Warszawie zrobił lepszy wynik niż pierwsze exit pole zakładały. Ale gorszy niż Patryk Jaki. No tak, ale to wie pan, to tak jakby pan powiedział, porównał wynik z 2001 roku PiS-u i powiedział, że no a w 2001 roku no to PiS miał słaby wynik. No miał, bo był czy tam w 2005, prawda? Miał, mimo że rządziliśmy, mieliśmy słabszy wynik procentowy. No w związku z tym to nie da się tak porównywać. Porównujmy coś do wyborów parlamentarnych. To jest myślę taka miara, która jest pokazuje tendencję po prostu. Seria pytań od naszych słuchaczy. Jan. PiS jeszcze nie określił się co do kredytu 0%. Czy PiS popiera ten program? Kredyt 2% spowodował wzrost cen. Kredyt 0% już od samej zapowiedzi oddziałuje wzrostowo też na ceny. Czy w krytyce kredytu 0% PiS upatruje tak zwane paliwo polityczne do obniżenia poparcia koalicji, dla koalicji rządzącej? Na temat mieszkań trzeba trochę szerzej popatrzeć, bo my wprowadziliśmy kredyt 2% po to, aby no, była możliwość zakupu przez osoby, które mają mniejszą zdolność kredytową, tak w skrócie mówiąc. Natomiast my uważamy, że należy wprowadzić innego rodzaju regulacje. Mówił o tym też premier Morawiecki właśnie na zespole pracy dla Polski, czyli regulacje dotyczące w ogóle obrotu na tym rynku nieruchomości. To nie jest tak, że mieszkanie jest takim zwykłym towarem jak każdy inny. Tak samo jak leki nie są zwykłym towarem. To nie jest tak, że na przykład może pan dzisiaj wyłożyć 1 000 000 zł i powiedzieć, wykupuję wszystkie leki na przykład na jakąś chorobę w Polsce, a teraz chcę wam sprzedać za 2 000 000, prawda? No nie można tak zrobić. I dlatego rynek mieszkaniowy częściowo powinien być też w taki sposób regulowany. Czyli kredyt 0%, w szczegółach on teraz będzie analizowany, więc nie dam tutaj jednoznacznej odpowiedzi, ale jeżeli miał być wprowadzony, powinien być uzupełniony o regulacje dotyczące chociażby masowego skupowania przez inwestorów lokali, ewentualnego PCC, bo my wprowadziliśmy na rynku chyba deweloperskim, na rynku chyba pierwotnym, a na wtórnym wprowadziliśmy lub na odwrót, nie pamiętam, w jednym obszarze wprowadziliśmy, więc takie regulacje równoległe do tego powinny być wprowadzone. Kolejne pytanie, mały Mike. Jaka tak naprawdę jest wasza wiarygodność? Jeździliście do Brukseli i proponowaliście za pośrednictwem premiera Morawieckiego nowe europodatki, kamienie milowe związane z KPO, a w Polsce gracie eurosceptyków. To, co obecnie dzieje się w Unii Europejskiej, było za waszą zgodą. Ale co konkretnie było za naszą zgodą? Bo wie pan, to takie ogólne stwierdzenie. Przede wszystkim kamienie milowe, jeżeli chodzi o te punkty dotyczące środków finansowych z KPO, one zostały radykalnie zmienione, znaczy polityka rozliczania środków unijnych została radykalnie zmieniona w tej kadencji. Niestety Komisja Europejska narzuciła państwom unijnym niektóre rozwiązania. No ale z tego, co słyszałem, nawet minister Buda mówił, że niektóre propozycje to były czysto polskie. Ale niektóre tak, ale wie pan, no panie redaktorze, na przykład jeżeli mamy... podatek od samochodów spalinowych. Nie, to nie był pomysł polski. Ale był kamieniem milowym. Ale jest tak napisane, że jeżeli rząd w mądry sposób postąpi, to może w innym miejscu tak skonstruować politykę podatkową, żeby to nie, negatywnie nie oddziaływało. To jest jedna rzecz. A druga rzecz, że są takie rzeczy, jak na przykład informatyzacja państwa. Tak, no to kamień milowy dotyczący informatyzacji, przyspieszenia usług publicznych, no co jest w nim złego? To są pieniądze unijne, które będą służyły informatyzacji w Polsce, czy przetwórstwo rolne i tak dalej. No wiele rzeczy tam jest pozytywnych. To jeszcze jedno pytanie nawiązujące do tej sprawy. Pasieka Pszczoła. Czy nie uważa pan, że obecna strategia PiS-u, polegająca na odcinaniu się od Zielonego Ładu i Fit for 55, naraża was co najmniej na śmieszność? Czy nie lepiej byłoby uczciwie powiedzieć, tak, to premier Morawiecki zgodził się na te programy, bo chcemy ograniczyć CO2, bo jesteśmy za ochroną klimatu? Panie redaktorze, ale to jest nieprawda.
W związku z tym nie mogę się przyznać do czegoś, co jest nieprawdą. W Radzie Unii Europejskiej Polska głosowała przeciwko pakietowi Fit for 55, przeciwko wielu rozwiązaniom, tak jak ta dyrektywa budynkowa, którą blokowaliśmy przez wiele miesięcy, a która dzisiaj została przyjęta, która w praktyce, powiedzmy to, doprowadza, że niedługo nie będzie można piecyków gazowych mieć w domu, że trzeba będzie zmienić źródła ciepła w większości mieszkań i domów w Polsce. To są gigantyczne pieniądze, które właśnie w tej chwili przez najbliższe lata polscy podatnicy będą musieli płacić za to, że Unia Europejska to przyjęła. Kampania wyborcza Prawa i Sprawiedliwości do Parlamentu Europejskiego będzie pod hasłem Polexitu? Nie, absolutnie nie. Panie redaktorze, dajmy tak, oczywiście pewnego rodzaju uproszczenie teraz zastosuję, no ale są jakieś trzy podejścia w Polsce, tak? Powiedzmy prounijne, takie bezwarunkowe, antyunijne, polexitowe i eurorealistyczne. To i my takie, mam głębokie przekonanie, reprezentujemy. Uważam, że w Unii Europejskiej powinniśmy być, bo mamy w tym interes, ale musimy Unię Europejską zmieniać i blokować zmiany, które są niekorzystne, po prostu być eurorealistami. Kolejne pytanie. Duża część programu zrealizowanego przez was rząd została przez was skrytykowana po przejściu do opozycji. Czy po danych o rekordowej liczbie zamkniętych w zeszłym roku firm przyznacie, że tak ostre podnoszenie płacy minimalnej również było błędem? W Polsce po rządach Prawa i Sprawiedliwości mamy najniższe bezrobocie w historii kraju. I niech to będzie jakąś wymierną oceną, bo te liczby dotyczące przedsiębiorstw, część tych osób na przykład kończyła swoją działalność dlatego, że na przykład już nie korzystała dalej ze zwolnień podatkowych, składkowych, które dwa lata obowiązywały. Część osób przeszła na spółki kapitałowe, część osób została zatrudniona na umowę o pracę. Żeby dokonać takiej oceny, którą tutaj pan stawia, czy pani, to trzeba byłoby to przeanalizować w taki sposób. A słyszał pan o bezrobocie jest najbardziej obiektywnym wskazówkiem. Fabrykach w Polsce, Michelin na przykład. Tak, niestety Warmii. I tego się obawiam, bo... Czyja to jest wina? Panie redaktorze, nie między innymi podwyższenia kosztów energii. Regulacji prawnych przygotowanych przez poprzedni rząd? Ale jakich regulacji prawnych? Największym problemem w tej chwili zamykanych fabryk, które będą w Polsce, to są koszty dotyczące energii. Niestety, koszty dotyczące energii. Energochłonność tych najbardziej zaawansowanych przemysłów, fabryk i tak dalej, to jest jeden z kluczowych elementów całego biznesplanu tych firm. I chce pan powiedzieć, że to, że od 1 lipca rząd odchodzi od zamrożenia cen, jest przyczyną tego, że te fabryki się zamykają? Nie, to jest bardziej skomplikowane, bo oczywiście w zakresie tarczy energetycznych to nie wszystkie te firmy były objęte tymi tarczami. Chodzi o politykę, którą prowadzi niestety Unia Europejska w tym zakresie, bo to doprowadza do podwyższenia cen w całym obszarze europejskim, a w Polsce również bardzo mocno ze względu na ETS. Czyli pana zdaniem powinna być nowa tarcza? Dla firm? W niektórych w tych obszarach być może tak. Być może tak, na okres przejściowy, tak, w taki sposób, żeby pomóc tym firmom. Wie pan, to tak jak w okresie COVID-u. Była sytuacja, w której część liberałów w szczególności apelowała, zostawcie to rynek sam się ureguluje, prawda? Ci, co upadną, to upadną. Tak mówili, prawda? No, to jest absurdalne twierdzenie. My wtedy zareagowaliśmy tarczą COVID-ową, finansową dla przedsiębiorców i tak dalej. I tutaj być może sektorowe pomysły wsparcia powinny być, żeby po prostu te miejsca pracy nie były utracone na jakiś czas po to, aby przez trudny okres przejść. Adam pyta, czy na miejscu było robienie imprezy przez posła Mejzę, Mateckiego i Bortniczuka 10 kwietnia w rocznicę katastrofy smoleńskiej? Czy powinni ponieść partyjne konsekwencje? Nie wiem, czy powinni ponosić partyjne konsekwencje. No, sytuacja jest taka, że takie obrazki oczywiście nie są korzystne, ale też no, trudno mi krytykować kolegów za to, że doszło do takiej sytuacji jakoś przesadnie. W ten to jest pan powiem. Solidarny z kolegami. Nie chcę powiedzieć solidarny, bo oczywiście repertuar mi się mniej podobał po prostu. Co pan śpiewa na imprezach? No to znaczy na jakich imprezach, ale ostatnio na przykład Jacka Kaczmarskiego. Kaczmarskiego? Tak. A gra pan na gitarze? Nie gram, niestety, to jest jeden z minusów tego, ale z kolegami jeszcze w czasie studiów nawet robiliśmy regularne takie koncerty. No proszę, to jest coś, co łączy pana z Jackiem Kurskim, bo to a jest to prawda, to prawda, Jacek Kurski Kaczmarskiego jest, i gra ale Kaczmarskiego. Też wielu innych polityków Prawa i Sprawiedliwości. No dobrze, proszę powiedzieć, jeszcze jedno pytanie. Trump otrzymał kilka wyroków sądowych i musi zapłacić setki milionów dolarów za oszustwa. Dlaczego prezydent Duda najpierw ukrywa prawomocnie skazanych posłów w Pałacu Prezydenckim, a potem za publiczne pieniądze leci na spotkanie ze skazanym kandydatem na prezydenta. Taka konstrukcja pytania jest naprawdę świetna. Pan prezydent po pierwsze pojechał nasi na spotkanie. Nasi słuchacze są inteligentni. Nie, bardzo, bo doceniam kunszt tego pytania rodem, że tak powiem, od dziennikarza TVN-u bym to tak ujął. Natomiast pan prezydent pojechał do Stanów Zjednoczonych na spotkanie w ramach ONZ-u. Tam miał spotkania i przy okazji tego spotkania spotkał się z byłym prezydentem Stanów Zjednoczonych, co jak już mówiłem wcześniej, uważam za dobrą strategię. Czy premier Morawiecki jest w Brukseli persona non grata?
Nie. To co się stało podczas ostatniej konferencji konserwatystów? Wparowała na spotkanie policja belgijska i zamknęła tę konferencję. Nawet chyba dwa razy próbowali. No, panie redaktorze, no to jest jak w obrazku, można powiedzieć, taka miniatura wolności i demokracji w standardach Europy Zachodniej. Jakiś tam, nie wiem, burmistrz czy odpowiednik dzielnicy chyba tam w Brukseli wydał takie zarządzenie, które było niezgodne z przepisami belgijskimi. Nawet premier Belgii wyraził oburzenie w tym zakresie, że to łamie standardy demokratyczne. Nie wiem, może tam jakieś wybory są lokalne w tej chwili, jakiś burmistrz czy tam odpowiednik burmistrza chciał się popisać przed swoimi wyborcami. No tylko tak to tłumaczę, bo to jest oczywiście absurdalna sytuacja. Ta konferencja została dokończona na ławkach w parku? Nie, została w innym miejscu po prostu przeprowadzona. I tam był i Mateusz Morawiecki, i Nigel Farage, i różni politycy. Premier Orban. Nie ze wszystkimi, czyli którymi śmietanka się... eurosceptyków. Nie eurosceptyków, nie wszystkich przynajmniej. Po drugie, zacznijmy od tego, że my z wieloma rzeczami nie zgadzamy się z tymi politykami, ale z niektórymi się zgadzamy, jak na przykład w zakresie polityki migracyjnej. Więc jeżeli w niektórych obszarach chcemy szukać sojuszników, to musimy też rozmawiać z takimi osobami, z którymi w innych obszarach się nie zgadzamy. Kogo PiS popiera we Wrocławiu? Panią poseł Bodnar czy pana prezydenta Sutryka? Nikogo nie popieramy, ale już tak pół żartem, pół serio. Ja chyba po cichu jednak kibicuję pani Bodnar, bo wtedy pan poseł Protasiewicz wróci do Sejmu. A po ostatnich naprawdę jego weekendowych, tak a po jego weekendowych dokonaniach, to myślę, że to byłoby silne wzmocnienie Polskiego Stronnictwa Ludowego i tej koalicji pod kątem wysokich standardów funkcjonowania. Ależ pan jest złośliwy. Ale przecież ja kibicuję powrotowi bardzo doświadczonego parlamentarzysty. Były rzecznik rządu wspiera Izabelę Bodnar. No tak, to nie chciałbym, żeby tak zabrzmiało. Wspieram tak po prostu. Zabrzmiało. No ale zabrzmiało trudno. To teraz Kraków, Miszalski czy Gibała? Znaczy, my tam mamy stanowisko takie wprost, że nie popieramy kandydata Koalicji Obywatelskiej. To jest jasne dla nas. W związku z tym alternatywą dla tego kandydata jest w tej chwili pan Gibała. Natomiast mówi pan tak, wolałbym, jak Beata Szydło. Wolałbym oczywiście, żeby tam do wyboru był kolega Łukasz Kmita, ale spośród tych dwóch kandydatów... Ale się nie dostał do drugiej tury. Poseł Buda, pański dobry kolega, były minister z rządu Mateusza Morawieckiego, chce, aby przyszły Parlament Europejski powołał komisję śledczą w sprawie blokowania środków z KPO. Jego zdaniem Donald Tusk dogadał się z Ursulą von der Leyen na blokowanie tych miliardów do czasu zmiany władzy. Tak, ja jestem w 100% popieram to. Czy to jest pomysł z Księżyca? A czemu z Księżyca? Wyobraża pan sobie, że taka komisja w Parlamencie Europejskim powstaje? Wyobrażam sobie, że w przyszłym Parlamencie Europejskim scena polityczna będzie podzielona nieco inaczej niż aktualnie. To jest pierwsza rzecz. A druga rzecz, niech pan sobie wyobrazi, że na przykład jakiś urzędnik w Polsce albo ważny polityk blokuje przez lata podstawowy budżet na przykład jakiejś gminy, samorządu terytorialnego, dlatego że polityk z tej partii jest, no nie z tej partii, minister finansów blokuje na przykład wypłaty wszystkich podatków, które powinny wpłynąć do Warszawy, bo tak. I mówi teraz, albo się zmieni prezydent Warszawy, albo nie będzie wypłacone. No de facto to robiła przewodnicząca von der Leyen, tylko w innych słowach. Ale oczywiście. Ja jeszcze niedawno czytałem, zapewne pan również go czytał, bo to był głośny tekst Konrada Szymańskiego w Rzeczpospolitej, który odpowiedzialnością za brak tych środków obarczył Zbigniewa Ziobrę i suwerenną Polskę. Więc musi się pan zdecydować, albo winien jest Donald Tusk i Ursula von der Leyen, albo Zbigniew Ziobro i suwerenna Polska. Panie redaktorze, no chyba, to... że obie strony. Nie, momencik. Ursula von der Leyen, Donald Tusk skonstruowali taki system, który doprowadził do tego, że środki z KPO nie wpływały do Polski. W ramach negocjacji, które były prowadzone przez miesiące często, próbowaliśmy zrobić takie kroki, aby te środki odblokować. I tyle. I nie udało się to niestety. Jak pan ocenia raport ministra Bodnara? On przesłał informację, że blisko 600 osób było inwigilowanych Pegasusem. To jest porażająca liczba? W ciągu 6 lat, czy 5, już tak? Nie pamiętam. Znaczy, pana nie poraża. Czy to zależy? Wstrząsa to pana. Jeżeli te działania były prowadzone zgodnie z prawem, czyli za zgodą sądu i tak dalej, no to w tym sensie mnie nie poraża, że większość krajów Unii Europejskiej, albo duża część krajów Unii Europejskiej posiada podobne systemy i je stosuje w określonych sytuacjach. Wiceminister Śmiszek uważa, że dane są bulwersujące, bo to wypada około 100-kilkadziesiąt osób na rok. Inwigilowanych przez najbardziej drastyczne oprogramowanie. Byłbym bardziej, że tak powiem...
tak powiem, bardziej bym uwierzył w to zbulwersowanie pana wiceministra Śmiszka, gdyby równolegle do tego ta koalicja zmieniła przepisy dotyczące stosowania metod operacyjnych i gdyby na przykład nie stosowała ich teraz, bo jak domyślam się, że nadal są stosowane. Ale Pegasus już chyba nie działa. A skąd pan to wie? No słyszałem, że już nie działa. Takie były informacje. No nie wiem, no przepisy się w zakresie... wiedzieć. Nie, ja tego nie wiem, nie mam dostępu do takich informacji. Nie, przepisy aktualne pozwalają, nic się nie zmieniło w przepisach w tym zakresie, w związku z tym pozwalają nadal stosować takie metody operacyjne. Ja nie mam nic przeciwko temu, jeżeli to się odbywa zgodnie z przepisami prawa. Boi się pan raportu Komisji do Spraw Wyborów Kopertowych? Nie. Wiem, czemu miał się obawiać. Konkluzje Komisji Śledczej mogą być bardzo negatywne dla pana premiera Morawieckiego, bo wczoraj informatyk Poczty Polskiej między innymi zeznał, że dane Polaków były wysyłane w nocy do samorządów bez poszanowania jakichkolwiek procedur bezpieczeństwa. Ale to wie pan, no, jakby pan premier Morawiecki nie zajmuje się wysyłaniem danych z Poczty Polskiej, prawda? Więc jakby, no, jeżeli ktoś zawinił gdzieś tam... Nie odpowiadał za swoich podwładnych, za ludzi, którzy... Tak, szeroko rozumiany sposób, oczywiście to no można o każdą czynność, każdego o taką czynność, o odpowiedzialność za czynność niższego rzędu oskarżyć oczywiście, natomiast pan premier to, co zrobił i uważam, że zrobił słusznie, to wydał decyzję o tym, aby zapewnić możliwości techniczne do przeprowadzenia wyborów, które są określone terminowo w Konstytucji. I tyle, i aż tyle. I taką decyzję podjął i uważa ją za słuszną do tej pory. I premier Morawiecki niczego się nie boi, jest czysty jak łza. Ale zależy... W tej sprawie. Ale w jakim sensie pan o to pyta? No jakby, jeżeli w takim sensie, w jakim śledczy tej komisji pytają i oskarżają prawo i sprawiedliwość. To jak śledczy będą, jaki będzie raport tej komisji, to my wiedzieliśmy już przed powołaniem komisji, bo te osoby już wcześniej o tym mówiły. Znaczy, ta komisja jest teatrem, tak? W związku z tym, w tym sensie, no premier nie obawia się tego, co tutaj będzie, bo to, co będzie przed tą komisją, jest jasne, klarowne, bo było opowiedziane już dużo wcześniej. Panie ministrze, Radio Z dotarło do raportu na temat pana Bartłomieja Sienkiewicza. Raport miał powstać na zlecenie prezesa Obajtka. Miał kosztować koncern blisko 500 000 zł. Czy to normalne, że prezes państwowego koncernu zleca, zamawia taki raport na temat polityka opozycji? Ale momencik. To jest, o ile dobrze przeczytałem, raport dotyczący tego, czy w sposób zgodny z prawem były wydatkowane środki Orlenu na firmy związane, czy tam powiązane z panem, wtedy nie ministrem, Sienkiewiczem, tak? Tak. No to czyli wewnętrzny audyt. Jeżeli jest wewnętrzny audyt robiony, to sam wewnętrzny audyt nie jest niczym złym. Koszt tego audytu, nie wiem, czy on taki jest w rzeczywistości, czy nie. Faktycznie byłby wysoki, jeżeli by tak się okazało. Natomiast sam audyt wydatkowania środków wewnątrz firmy nie jest niczym złym. Pan minister Sienkiewicz mówi, że to jest skandal, bo pan Obajtek zrobił sobie ze spółki państwowej prywatną firmę detektywistyczną i to w czasie kampanii wyborczej. Ale jaką detektywistyczną? No przepraszam, no ten raport, pracowali nad tym, co robi, jak prowadzi się pan minister Sienkiewicz. To takiej wiedzy nie mam. Jeżeli tak że było, ma arystokratyczne maniery. Nie wiem, czy ma arystokratyczne maniery. Szczerze mówiąc, nie wygląda. A Daniel Obajtek powinien wystartować, czy nie? Jeżeli będzie taka decyzja, no to wtedy może wystartować, oczywiście. Nie wiem, czy chce. Nie wiem, czy deklarował to publicznie już, czy chce startować, czy nie. Więc nie wiem, jakie są jego plany. Ja uważam, że Daniel Obajtek bardzo dużo zrobił dla bezpieczeństwa energetycznego Polski. Miał odwagę, żeby doprowadzić do konsolidacji ważnych koncernów energetycznych w Polsce, pomimo gigantycznego ataku na niego i za to uważam, że należą mu się podziękowania. Więc w tym sensie wykonał bardzo dużą robotę, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo Polski. No to ciekawe, tu się strasznie rozjeżdża ta opinia, bo politycy obecnej władzy uważają, że należy mu się ława oskarżonych. Ale politycy obecnej władzy uważają, że każdemu z PiS-u się należy ława oskarżonych, a pewnie połowa z nich jeszcze uważa, że należy nam się szubienica. Tak, nie, ja akurat takich nie, to nie słyszałem. Poczytajmy komentarze dzisiaj z kolegów, którzy są oznaczeni koleżanek silni razem na Twitterze. Tam pewnie co drugi dzisiaj pana uzna za symetrystę, a mnie za zdrajcę narodu. Piotr Miller, były rzecznik rządu. Zostanie to z panem, powtarzam, do końca życia. Bardzo miło. Poseł Prawa i Sprawiedliwości był gościem Radia Z. Bardzo dziękuję. Dziękuję miłego bardzo. Dnia. To był gość Radia Z. Słuchaj nas w Radio Z i na player radioz.pl.